To fajnie, że może znalazł tu. No właśnie. Tak było jeździć, tylko żeby to bardziej jakoś kurde przyciągnąć tych ludzi, no ja nie wiem, że tak z wigoty nas jest z pięciu. No, szkoda, że ksiądz ma mszę o piątej, to może by z nami jechał. Ja bym to ksiądz kurde tak bardziej, że ja też jadę, zapraszam no. I to by może by tak bardziej, wiesz. No pasowy to co roku jeździ, no żeby się tak przyjęło i no żeby to więcej tych ludzi z wigoty jeździło, nie? Tyle, że to, że to też jest poniedziałek i są. No to właśnie, bo to jest bez względu, no. To jest to, że to jest też środek, tylko to nie jest niedzielę, tylko to jest bez względu na... No. Stopa. To jest, kurczę, jak trafi. Ale podobno mają być pod kaplicą. Tak? Tak. Bo nie wiem czy rowerami, czy autami. A po co pojadę mi do buty? A co pan za buty ma? To są skarpety na buty. Żeby zimno nie było. Prawda. Ja bym na prototyp przyjadę. Fajne, fajne. To właśnie kupiłem specjalnie na ten maraton, ale było ciepło. Ten Staszek mi pisał. Bo on mi dzwonił, żeby jechać do zabezpieczenia rajdu. Ja mu dałem numer. On się mnie pytał też, Augustyn, on się mnie też pytał, czy by, a ja mówię, ja mam by trochę, do takiego dużego ruchu, a, tak delikatnie, nie jest przebitej, ale, a, do takiego dużego tam, to on się boję, że na palce jakby mu to dał, co to jest, co? I on ci mówi, że tu przyjedzie? Że niby ma być pod kaplicą. Przyjechać tu wtedy, coś tu sam napisam. Jeszcze w ulicach się pojedzie. No ale każdy ma prawo. Są zimę smarowane.
wyrzucamy tempo. W górach się biało zrobiło. A potem na wyjazd do rodzicy. Na ten, dla A myśmy, kurczę, z kolegą zajęli 26 miejsce razem na maratonie. Tak. Jeszcze tak tam będzie. 10 to było, nie? Jakoś tak to było. W Wigocie, bo kolega nie wiem, w Wigocie był taki ze szkoły, był start w Wigocie, ludzie przyjechali z całej Polski, nawet tam spali na sali gimnastycznej, tak. I taki rajd na orientację. Dostało się taką mapkę, punkty wyszczególnione na tej mapce, była jedna trasa 50 km, druga 150. No i, ale taki, kurde, na to mówię, w takich miejscach, ja myślę, że zawsze na 150, ale kurde, to jest z Warszawy, z Wrocławia, również jest... zawodowcy, włodzi wolcy, tacy opykawa, GPS-ami. To nie było 1, 2, 3, 4, żeby zajechać, tylko tak to no, jak to chciał? Mamy tylko na mapce punkty, start w Wigocie. I mniej więcej to jest jak rajd Czechowicki, tylko za rajd Czechowicki. A, prosty. Tylko że to na szerszą skalę, to nie tylko tak lokalnie, bo ja się pisuję na te 50 km, właśnie z Ludwikiem, z Bratem, ale to kurde tam i pierwsze, i skoczów, i tu, i górki wielkie, górki małe. I tam jakieś te, i Frelichowy, i tam takie, te punkty, no i nie musiało się wszystkich, no czym więcej tych punktów się zaliczyły w określonym czasie, to lepiej. I kolejność dowolna też, jak się chciało, tylko tak jak to na tej zasadzie, tylko że na większą skalę i większy teren, nie całe te tereny, no takie... Ulicica, tu całe tamte, no i koło zapory też tam, od strony Skoczowa tam, a w Skoczowie też jakiś no, był, w stłumieniu. Proszę? Gdzie tak pan myślał, że miałeś rower? No i kto więcej... Szczerze powiedziawszy, już myślę od roku, ale ciągle mi coś wypada. Aha, bo, ale Robert jest po 29 koła pan napisał. Tak. I po tym, jak kto przyjechał wcześniej, to się mu doliczało, no tak, to się mu odliczało. Ten to już jest, kurczę, staruszek. O 9 wieczór, no właśnie, 29, tak. No, dobrze, że na 50 km, to lepiej na 50, to było tu lokalnie. Czarnolesie, tak tutaj trochę Brunu, Zagrzegota. Chyba bym 29 właśnie pół, bo... Strumień też było, tak koło za to. Bo właśnie tutaj zamiast chyba 29. Aha. No coś tam jest z tyłu. To jechać, ale więcej się czasu traciło ale na szukanie jednak ciekawości. No właśnie. A do tego spania w tym lesie, tego dalej nie wiem, co jechać, ale jadę sobie dobre, a nie. Szukanie tych punktów takiego, się traciło czasu na szukanie więcej niż tam udało. To taki rower bez tego, bez widełek. Z tyłu, tylko z jednej strony widział. Z jednej strony tylko na oś widełka, na oś. Jeżdżą po górach w zimie, w śniegu. No, tak właśnie tak. Myślałem, że to do góry będzie. To jest ten fat bike. No właśnie. 26, ten 5 cali. Chyba na 29 kołach nawet. Robert jeszcze zrobi taką pytę, teraz w prawo i tam po tym koło tej... Nie wiem, co to jest. Aha, no, na tak zwany woźniok. No. Kościół, kotnica, co to jest? Co to jest w ogóle? Wiesz coś na ten temat? To jest niby, to jest niby kościół, ale to jest... Ale uznany czy nie uznany? Nieuznany. Ale z jakiej niby? A kto to są katolicy, to jest jakiś fundator. Mieszka tutaj... z Brunowa? Tak, to tak. Z Brunowa, tak. On zmarł. Tak. Aha, i on zmarł ten fundator. Ale prawdopodobnie to byli ludzie z całej Polski. To tu prawo pojadymy. Ale prawdopodobnie to mają rozebrać. Odjadymy koło tego właśnie ciekawego obiektu. No to... Już zmarł i teraz co? Jest jakiś właściciel tego... Nie, to ma być rozebrane podobno. Tak? Tak. Ale coś tam nie dobrze, bo tylko że mu już to nie szło na taką skalę jak temu. To jest właśnie to tam. W każdym razie ksiądz tam nie chodzi.
Żaden. Tam żeśmy mieli punkt przy tym drzewie. Co, co? Przy tym drzewie był nasz punkt na tym rajdzie. Tak, przy tym pomniku. I to jest coś tego pomnika. Tak, dał. A właśnie ten kolega z nami jechał. Po górach? Tak. To znaczy, że w zeszłym sezonie chyba raz tylko byłem po górach. A tak to nie. A to profesorego pan nie bierze? Zastanawiam się jeszcze. Wolałbym i na góry, i takie zwykłe drogi. No taki jest średni górny, to sobie też jest taki. W lewo? Dobra. Pojechał tam po tronie już? A nie, oni to. O, super. Jeden pojechał właśnie tego. Ja? Tak, cuda się opłaca. Gdzie powiedział w Kościele, byłeś obecny w niedzielę. No byłem wczoraj. Ja prosiłem, żeby to poprosił, żeby tam w niedzielę tak szybko, żeby nie każdy pozwolił. Ale tak. Poprosiłem, może też raz tak posłużyło. Myślałem, że troszkę się więcej ludzi skręci. Tak ciężko. Z Bronowa chyba idą na noga nawet cała pierwsza. Tak, idą z Bronowa, nawet z Grodźca. To niewiele dali na rowerku, a tak się chodzi. Mogli zobaczyć. Nawet z Grodźca, tam gdzieś ze Skoczowa, kurczę. No. Z Jasienicy. Tam gdzie ludzi? Pamiętam rok temu, to tam była cała ta dolina ludzi. Przed tą kaplicą. Jaka była pogoda? Ciepło było właśnie, dużo cieplej jak teraz. To będzie się i tak przyjeździć, nawet lało, nie? No.
Mariela robiła w pomocy, bo ona gdzieś też robiła. Tak. No, wiem, bo robiłem, ja się namierzyłem tylko na innej nastawie. Wczoraj i dzisiaj. Patrzyłem do grafiku, widzę, aha, no w pomocy dzisiaj też nocy, powiem, nie pojedzie, bo to się za minutki. Ona będzie walczyć o wolne na 5 czerwca, jak będzie ligocki rajd. Jaki ligocki? No nasz ligocki rajd rowerowy. To pierwszy raz chyba? Zapowiada... Nie, to już jest, ja wiem, 6 raz chyba nawet. Tam pana z siostry z rowerem stały, że dojechała? Ona miała... Powietrze jej zeszło. I wyobraźcie sobie, że jakby dojechała, zajęłaby drugie miejsce. No straszny pech dosłownie. Taki poziom tam był na tym jej kategorii damskiej. Byłaby drugie miejsce zajęła. To jest właśnie ten kościółek. Teraz chyba prosto tam. Zapytać tu, u świętego Wendelina. I chociaż
chcielibyśmy zapytać o to Pana Boga, to raczej musimy zapytać samych siebie. Choć wydaje mi się, że ktoś już nam to pytanie odpowiedział. Jan Paweł II mówił do nas w Płocku 7 czerwca 1991 roku. Nie zapominajmy o tym,